Ruszamy w ciekawą wędrówkę po pograniczu polsko-ukraińskim, odkrywając miejsca pachnące naftą. Wiążą się one z działalnością Ignacego Łukasiewicza, twórcy przemysłu naftowego na terenie dawnej Galicji. Ta ciekawa turystycznie trasa wiedzie po polskiej stronie między innymi przez Jasło, Krosno, Bubrkę, Sanok, Ustrzyki Dolne i Rzeszów, a także po stronie ukraińskiej Sambor, Borysław i Drohobycz, aż po Lwów. Ignacy Łukasiewicz w 1854 roku założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bubrce, a następnie destylarnię i rafinerię w Ulaszowicach, Polance i Chorkówce. Znany jest przede wszystkim jako wynalazca lampy naftowej. Czas więc, by dowiedzieć się więcej na temat działalności tego wybitnego człowieka. W drugiej połowie XIX wieku szyby naftowe bardzo szybko zaczęły wyrastać także w pobliżu Sanoka, Leska czy Ustrzyk Dolnych. Najważniejszym ośrodkiem wydobywczym stało się Zagłębie Borysławsko-Drohobyckie. Szlak pachnący naftą wiedzie dzisiaj przez miejsca, gdzie w czynnych jeszcze starych kopalniach znajdują się zachowane urządzenia naftowe oraz muzea, w których urządzono ekspozycje poświęcone działalności Ignacego Łukasiewicza czy historii przemysłu naftowego. Okazuje się bowiem, że wyczerpywanie się pokładów tzw. oleju skalnego, modernizowanie procesów wydobywczych już w nieodległej przyszłości spowoduje, że jedynie turystyczna trasa szlaku naftowego i jego oznakowanie stanowić będą widomy ślad narodzin przemysłu naftowego na tym terenie. Kolorytu istniejącym ciągle zabytkowym obiektom naftowym dodaje uroczy krajobraz unikalnej karpackiej przyrody.